tym razem jajo biało-czarne z bezbarwną szklaną posypką oraz srebrnymi dodatkami. Wykorzystamy także białą konturówkę. Zapraszam serdecznie. Potrzebujemy jajo styropianowe wielkości około 15 cm. To jajo musimy bardzo dokładnie wyszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Następnie jajo odpylamy z pyłu pozostałego po szlifowaniu. Kolejnym krokiem będzie odbicie konturów z przodu i z tyłu jaja. Takie kontury w wersji owalnej możemy odbić właśnie z jaja akrylowego, które jest powiedzmy o rozmiar czy o dwa rozmiary mniejsze. Ja wykorzystałam tutaj jajo wielkości 14 cm, to akrylowe. Jak widzicie, mocno przycisnęłam do jednej strony jaja styropianowego, a następnie symetrycznie do drugiej strony. Dzięki temu otrzymałam takie owalne rowki, które potem będą mi pomocne przy przyklejaniu dekoracji. Następnie z serwetki papierowej wycinamy motywy. Ja do tego jaja wybrałam serwetkę z białym ornamentem na czarnym tle. Potrzebuję dwa motywy, które wejdą i zmieszczą się w środek tych odciśniętych motywów jaj z przodu i z tyłu. Pamiętamy oczywiście o tym, aby tę serwetkę rozdzielić. Pozostawiamy tylko tę wierzchnią błąkę ze wzorem, a następnie dokładnie klejem smarujemy powierzchnię jaja w tym kształcie odciśniętym. Musimy pamiętać o tym, aby ta warstwa kleju była jednolita, nie za gruba, natomiast żeby ona była takiej grubości, żeby nam tutaj nie wysychała, ponieważ jak widzimy, ten ornament przyklejamy etapami od środka na zewnątrz, a następnie wycinamy w miejscach, gdzie możemy się pozbyć nadmiaru serwetki, wycinamy takie kliniki, ponieważ ta serwetka musi nam się bardzo dokładnie tutaj zejść, no i nie może być mowy o żadnych zmarszczkach. Także tak jak widzicie, ja w momencie przyklejania wycinam tutaj takie małe kliny. Można to zrobić szybciej, jeśli ktoś ma wprawę oczywiście, natomiast trzeba uważać, żeby nam się tutaj te poodcinane elementy nie popodwijały pod spód. No i tak samo robimy z drugą stroną, następnie suszymy, a teraz przy pomocy płaskiego, niezbyt grubego pędzla domalowujemy do reszty jaja czarne tło. To czarne tło na pewno będzie się troszeczkę różniło od tego koloru czarnego na serwetce, dlatego ważne jest, aby ta serwetka po pierwsze była dobrze przyklejona, powierzchnia była już sucha i teraz tym płaskim pędzelkiem malujemy białą część jaja, a następnie najeżdżamy także na część serwetki. Oczywiście wszystko dokładnie suszymy. Ja polecam, aby zostawić to do wysuszenia takiego naturalnego, a ponieważ tu, jak widzicie, jest to jajo robione na pokazie, więc mnie tutaj ogranicza czas, dlatego posłużyłam się suszarką. W tej chwili przy pomocy akrylowego lakieru będę malować tę dekorację na jajku, natomiast pomaluję tylko ten przyklejony motyw do granicy odciśniętego motywu jaja, tak? Czyli z przodu i z tyłu nie ma potrzeby malowania tutaj boków, ponieważ te boki będziemy pokrywać klejem, a później posypywać dodatkowo szklanym bulionem czy mikrokulkami. No i oczywiście tutaj to suszymy. Ponieważ malujemy to lakierem akrylowym, musimy tego lakieru nałożyć przynajmniej 3 warstwy, żeby był ładny połysk. W momencie, kiedy to wszystko ładnie wysuszymy, przy pomocy na przykład kleju termicznego, tak jak to w tej chwili widać, naklejamy w dekoracyjną taśmę, taką w kolorze srebrnym, właśnie w to miejsce, które powstało mi po odciśnięciu
tymi akrylowymi jajami, czyli w miejsce powstałego rowku, który pomimo zamalowania tą czarną farbą jest tutaj widoczny. No i on dodatkowo stał się pomocny, żeby równiutko wkleić tutaj ten dekoracyjny paseczek. Tutaj bardzo ostrożnie, cieniutką warstewką tego kleju, jak widzicie, wszystko szybciutko się przykleiło. No i w zasadzie większa część pracy już jest wykonana. Teraz przy pomocy białej konturówki dodatkowo ozdobimy przód i tył jajka wzorkami reliefowymi. Ja tutaj zrobię po prostu kropeczki, ponieważ ten element ornamentowy jest tutaj bardzo bogaty, to no nie ma tutaj potrzeby większych dekoracji reliefowych. Ja tutaj zrobię dwa rzędy kropeczek. Tak jak widzicie, mam tutaj ułatwione zadanie, ponieważ ta taśma, te elementy łączone ma w takiej odległości, że akurat pasuje mi tutaj z tymi kropeczkami, więc ja co jeden elemencik robię sobie kropkę, a następnie w drugim rzędzie pomiędzy każdą z tych kropek pierwszorzędowych zrobię po dwie kropeczki. No i oczywiście z drugiej strony jajka tak samo, podsuszamy to wszystko, a następnie przy pomocy kleju introligatorskiego muszę tutaj zrobić taką warstwę klejącą dla posypki szklanej. Stosuję tutaj klej introligatorski z kilku powodów. Dwa z nich to takie, że klej nie wysycha tak szybko jak klej do dekupaż, a drugi powód to taki, że mogę pomalować grubą warstwę i ten klej nie będzie mi tak szybko spływał jak klej do dekupaż. Dzięki temu, że to jest bardzo silny klej, to mikrokulki mi się tutaj bardzo ładnie osadzą. No i po prostu posypuję sobie mikrokulkami, one tutaj bardzo ładnie wtapiają się w tę powierzchnię. Można tutaj troszeczkę poprzeduszać palcem, ale nie ma potrzeby, ponieważ to mikrokulki te są szklane, więc one mają swój ciężar i one nam tutaj bardzo ładnie osiadają, wtapiają się w tę warstwę klejową. Pamiętajcie tylko o tym, aby nie maczać w mikrokulkach, a jedynie nimi posypywać, ponieważ przy maczaniu przykleja się kilka warstw tych mikrokulek i to nie wygląda już tak fajnie jak przy tej wersji z mikrokulkami posypanymi. No i ponieważ ja tutaj nie mam za dużo czasu, więc posługuję się suszarką, Wam oczywiście radzę, aby pozostawić to do naturalnego wyschnięcia. Ja dodatkowo tutaj jeszcze w dziurkę, która mi pozostała po patyczku, wkleiłam klejem na gorąco tę taśmę, dzięki temu uzyskałam piękną zawieszkę. Zachęcam Was do powtórzenia tego projektu, zapraszam na naszą stronę kreateria.pl oraz do Wrocławia, do naszego sklepu Kreateria. Dziękuję.